Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paczol i zrobiłem coś mega głupiego. No, głupiego strasznie. I to jest to, że kupiłem cały karnet. I druga sprawa jest taka, że stop, bez hejtu. Mam dwa karnety dla was do rozdania. Przygotowałem się na tę ewentualność i dzisiaj wieczorem wam je rozdam, więc komentujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie. Dzisiaj wieczorem rozdam jeden, drugi rozdam jutro na streamie. I teraz tak, taka sytuacja. Po co ja to zrobiłem? Po co kupiłem cały karnet? Szczerze nie wiem. Nie wiem wam odpowiedzieć na to pytanie. Miałem fałdolce na koncie PlayStation przygotowane wcześniej i ten karnet jest kupiony. Jest wszystko. Wszystko z karnetu jest, więc ocenimy sobie, co jest najlepsze z tego karnetu oczywiście, bo mamy tego Warwicka na sam koniec, tylko on jest jeszcze nieodblokowany, bo nie mam expa. I teraz tak. To widzieliście. Mamy skin Lamy i skin Kowbojki. Skin Kowbojki się ulepsza wraz z poziomami. I to jest fajne. To jest sztos. Tylko to jest taki trochę drift. Ten skin jest fajny. To już nie. Płaszcz mi się nie podoba, a ten wcześniejszy mi się podoba. Chyba, że płaszcz z tymi ulepszeniami. I te ulepszenia w ogóle mają różne kolory, ale to dopiero zacząć później. Mamy jakieś emotki, różne fałdolce i tak dalej. Lotnie. No pewnie już wszyscy macie tą lotnie. Dalej. Mamy muzykę, którą teraz słyszycie. Mamy smash up kill off, który jest średni. Mamy pelerynki, mamy pieska. Piesek to jest chyba to, co na wszyscy na to czekali. Dalej, mamy skina Bambika z Lamą. Dziwny, mega dziwny, nie podoba mi się totalnie. Dalej mamy lotnie. Oczywiście. Dajcie znać w komentarzu, jak się podoba wam ten karnet. Druga sprawa, zasubskrybujcie kanał, żeby wygrać karnet bojowy. Bo może wam się uda wygrać karnet bojowy w postaci fałdolców. I to będzie spoko. Okej, mamy tańce i to poczekajcie, teraz stop. Wejdźmy sobie w muzykę i zmienimy na przykład na old school. Z pierwszego i drugiego sezonu to jest muzyka. Z tego co pamiętam. Chyba tylko w pierwszym czy w drugim też. Dobra, i mamy do Warwicka ogólnie. Dobra, to zaraz do tego dojdziemy. Jezus, tyle jest rzeczy, że nie ma o czym mówić. Na czym skończyliśmy? Skończyliśmy tutaj. Mamy taniec pierwszy. Dziwny, ale wcześniej też była emotka. I chciałem ją wam pokazać, bo ta emotka jest spoko. Taka lalka Barbie. Macha do wszystkich. Okej, okay, dalej. Lotnia. Nawet. Peleryna. Super. Do disco specjalistki będzie pasowała, zaraz zobaczymy. Dalej, czerwony kapturek. Chyba jeden z lepszych skinów. Naprawdę jest przekozacki. Jest do tego peleryna, która była wcześniej. Mamy tutaj smoczka. Smoczek super. Ogólnie nie wiem, co z tymi zwierzakami. Dajcie mi znać, bo chyba lepiej się na tym znacie ode mnie. Czy to jest prawda, że one wyją, szczekają i tak dalej, podczas tego jak facet, jakiś przeciwnik jest w pobliżu? Bo tak mi się działo podczas gierki. Już ogólnie wygraliśmy gierkę, więc też mamy lotnie. Kolejny taniec. Chce mi się siku. Tańce są brzydkie. Niestety tańce są brzydkie na tym, w tym karnecie. Spadanie. Skrzydła. Fajne skrzydła. Ładne skrzydła. Serio, pasują do wielu postaci. Bardzo ładne. Halloweenowe takie. Dalej, papier toaletowy, nieważne, tutaj nieważne. Jest piesek. To jest ten sam piesek, tylko kolor inny. To musicie wiedzieć. Taniec. I teraz współczuję wszystkim, co kupili te gumiane kości. Ten taniec jest lepszy. Dalej, spadanie. Takie z nietoperkami, fajne. Ten skin, zobaczcie to. Sztos skin, naprawdę. Dalej mamy co? Lotnię kozacką. Ta lotnia będzie przeze mnie grana i to jest jedna z lepszych lotni, licząc chyba smoka. To jest jedna z lepszych lotni. Dalej mamy pomidorka, tym pomidorkiem można się rzucać. Mamy smoczka w innym kolorze, różowy, taki ładny. Przepraszam, przypominam. Mamy babkę pomidorka i ona od tylca wygląda tak. Głowa duża, wygląda jak... wygląda jak Omen. Albo jak Fate. Tylko głowa większa. Dziwny skin. Mamy piękną ikonkę, piękny sztandar, naprawdę piękny z Kulturpera. Dalej mamy kolejnego pieska, ładny kolor, bardzo mi się podoba. Muzyka to jest to, co teraz słuchamy. Co mamy dalej? Emotki, taniec, flamenco. Dobra, i mamy smoczka, bardzo ładny kolor. I mamy najlepszego skina, czyli zobaczcie, to jest Bambik, który wygląda inaczej, potem się zmienia w takiego typa na 30 tysięcy expa, czyli dzisiaj to wie, i na 70 tysięcy expa zmienia się w ogóle w Warwicka takiego. Różne kolory, widzicie? Różne kolory ma.
Na 250 tysięcy expa jest czarny ostatni. Sztos skin. Dzisiaj sobie wbiję chyba tego. Tego, no. I potem sobie wbiję tego i tak wiecie dalej. Jutro możliwe, że będę miał już tego Warwicka, tylko w sensie wilkołaka. Okej, okay, zróbmy inaczej. Zróbmy inaczej. Weźmy sobie te emotki, taniec sobie weźmy flamenko i rzucanie pomidorem. Do tego sobie weźmy lotnię, która według mnie jest najlepsza z karnetu. Spadanie, które według mnie jest najlepsze z karnetu. Smoczka weźmy. Wiem, że pieski chcecie zobaczyć, będą na live'ie. Fajne pieski, co? Fajne są. Powiem wam szczerze, myślałem, że będzie coś gorszego, ale to naprawdę jest fajne. Kameleon, on zmienia kolor swojej skóry w zależności od jakiej tym podniesiecie. Dalej co mamy? Skrzydła, to już wam pokazałem sztos. Smoka bierzemy nie tego, czekajcie, tego najlepszego smoka. On jest złoty ten smok? Nie. Wszystkie są fioletowe. A gdzie jest ten najlepszy smok? O, jeszcze ta peleryna. To jest peleryna od pomidora. Super peleryna, super. Aha, sorry, możemy zmienić style. To jest najlepszy smok. Okej, bierzemy smoka, jeszcze smokiem nie grałem. Do tego weźmy sobie innego skina. Tego nie, bo ten jest na razie słaby. Weźmiemy go potem, będę pokazywał na odcinkach, jak go odblokuję. Ten skin chciałbym wziąć, ale to będzie osobny odcinek do tego. Weźmy czerwonego kapturka na teraz. Na teraz weźmy czerwonego kapturka. Jeszcze muzykę sprawdźmy. Dziwna. Dzisiaj live cała noc. Cała noc live'a dzisiaj. Patrzcie, co ten smog robi. Dostajemy 1300 fałdolców. Jeżeli coś chcecie wiedzieć, piszcie w komentarzach śmiało, nie? Ja wam będę odpowiadał na komentarze, będę serduszka... Właśnie, jeżeli jesteście nowi, podbiorę tę taktykę od Holmów, nie Holmów, od wszystkich youtuberów, którzy tak już robią. Czemu powiedziałem Holmów, nie Holmów? Przepraszam, jeżeli kogoś to uraziło. Jeżeli jesteście nowi, zostawicie suba, napiszcie... Zostawiłem suba w komentarzu, ja wam przypnę serce. Jeszcze wam odpiszę, pozdrawiam was. Dziękuję wam bardzo za to. I teraz tak, czerwony kapturek. Jeszcze mam jakieś skina tutaj do zobaczenia. O, pomidora, dobra, nieważne. Czerwony kapturek ze smokiem. Weźmy do tego sobie wszystko, co mamy. Zbierak zmieńmy. Zbierak makabryczny. Powinny być trzy zbieraki z tego, co widziałem. Ten jest raz. Ten jest dwa. Okej, dobra, weźmy ten, bo są jeszcze dwa zbieraki. Czyli są cztery. Jest ten zbierak, ale to musicie odblokować sobie 5. Czyli musicie wbić przynajmniej 200 tysięcy expa na ten zbierak. I jest ten zbierak, to musicie odblokować 5, czyli 250 tysięcy expa. Niestety. Potem można w ogóle kolory koszulki zmienić i tak dalej. 250 tysięcy expa trzeba wbić na ten zbierak, który jest... przepraszam, nie zbierak, to jest bugbling, przepraszam, to jest bugbling. Na ten bugbling, który jest najlepszym bugblingiem ever, bo zawsze chciałem mieć katanę. Naprawdę, zawsze chciałem mieć katanę. Ale okej, okay, to będziemy wbijać, tryhardować. W sumie, co mam innego do roboty? Weźmy sobie solówkę zwykłą. Nie, plac zabaw, coś wam pokażę na plac zabaw. Kto nie widział? I zobaczmy, jak to wygląda w grze. Mega jestem podjarany tym karnetem. Co prawda, miałem nie być podjarany. Nie podobało mi się to trochę. Nie wiem. Ale dobra, nie będę montował tego, żeby to wrzucić jak najszybciej, bo chcę wrócić do ogarniania live'a i tak dalej. Zbierak zwykły, taki nieładny, nieładny. Jeżeli chodzi o pety, czyli o zwierzątka, są fajne. Jeżeli chodzi o skiny, są zarąbiste. Jeżeli chodzi o zbieraki, są brzydkie. Jeżeli chodzi o backblingi, są zarąbiste. Backblingi, skiny i... Tańce są... Nie, tańce są słabe. Okej, lecimy na loot Lake'a. Zobaczcie to, co się dzieje nad Lake'ą. W ogóle nasz smok leci z nami, zobaczcie. To jest to siwo. I czerwony kapturek. Odtąd jest moim ulubionym skinem, dopóki mi się nie znudzi, bo to jest karnetowski skin. Karnetowskie szybko się nudzą. O, dziękuję za suba. Lotnia super. Trochę głośna, ale tylko ten, jak ten dźwięk wydaje. I patrzcie teraz to. Dobra, musimy wylądować. Weźmy sobie skrzynkę. I zobaczcie, co się dzieje na wyrwie. Możemy spikować, możemy lecieć do góry. I możemy otworzyć lotnię i nas w ogóle wyniesie do góry. Patrzcie, to jest sztos. Tu jest kostka w ogóle pod tym. Nie wiem w ogóle, co to będzie miało za znaczenie w sezonie szóstym. Na pewno coś się z kostką... O, nie mam surowców. Na pewno coś się z kostką stanie. Ale co? Nie wiadomo. Dobra, wejdźmy sobie.
Chciałem wam pokazać wszystkie miejscówki, ale to na osobny odcinek. To będzie jutro odcinek, mam nadzieję, że wszystkie nowe miejscówki. I mam nadzieję, że wam się taki odcinek też spodoba. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie. W ogóle tyle macie do dania znać w komentarzu. Naprawdę powiem wam tak, czerwony kapturek, super skin. Z przodu wygląda jeszcze lepiej niż z tyłu, ale no... Niestety gramy z tyłu z tym skinem, no i to jest relipa. To nas wybija. Tu nie wlecimy. Kostka tu jest. Dalej odbija kostka. To jest super. I w ogóle możecie tak, do strefy teraz nie ma żadnego problemu, żeby iść do strefy. Co jeszcze nowego chciałem wam pokazać? To chciałem wam pokazać. Wszędzie, gdzie były strefy po kostce, zostały takie kamyczki. I te kamyczki, zobaczcie co robią. Działają przez 45 sekund, zmieniają was w niewidzialną postać. Jeżeli się ruszacie, widać was tak jak teraz. A jeżeli staniecie w miejscu, to was nie widać. Możecie przenikać przez budowlę, podskakiwać wysoko, strzelać. Jeżeli strzelicie, no to lecicie dalej. I druga sprawa, nie możecie strzelać bronią, chociaż widziałem raz, jak typek strzelał, coś się zbugowało. I kolejna sprawa, jak przytrzymacie przycelowanie, to wracacie do normalnej formy. Super. To troszeczkę słabo, że dodali. Fajne to jest, ale nie do Battle Royale. To do bardziej do ratowania świata. Usunęli tą broń, którą mam. MP5 usunęli z tumikiem. Z tumikiem tylko. Ta została. To zostało. I usunęli banspady, usunęli C4, usunęli LKM-a. Czemu? Nie wiem. Dobra. Tryhardik się przydał na streamach. Smoczek. Dobra, smoczek z nami lata jak lecimy. Sztos. Lotnia super. Nie można już niestety skakać po Loot Lake'u. Dobra, ja idę robić misję. Nie można pływać nawet. Ja idę robić misję, bo trzeba i tak wbijać misję, mimo to, że jest... mimo to, że jest cały karnet wbity. Idę robić expa. Wrzucam odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Mam nadzieję, że nie zhejtujecie mnie za to, że kupiłem karnet. To w sumie ja wydałem swoje pieniądze, więc... Tyle. A nie pokazałem, jak się pomidorami rzuca. To na streamie zobaczycie. Zobaczycie to na streamie. A, jeszcze druga sprawa. Mamy nowy hit ekranu za 7 tydzień. Nie wiadomo, co to będzie. I co jeszcze? Mamy 10 tygodni, jak zwykle. Karnet bojowy 69 dni, jak zwykle. Wszystko spoko, naprawdę. Muszę sobie tylko ustawić locker. Tutaj. To muszę sobie ustawić, no, na to. To chcę kolor na szary. Close. I tak chcę grać. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Pamiętajcie, że do wygrania są dwa karnety bojowe. Wystarczy tylko zasubskrybować ten kanał, napisać komentarz i ja będę losował jeden dzisiaj wieczorem, drugi jutro rano na streamie. Jutro w południe na streamie, bo nie stanę rano. Jesteście super. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Nara. Zie. Nie można nara mówić. Na razie.